Jak widać na załączonym obrazku, jestem w Paryżu po raz pierwszy i wybaczcie mi, ale zamierzam się zachowywać jak typowy turysta. Typowy do bólu. Ruszamy na plac Pigalle spróbować kasztanów. Plac Pigalle to masz po drugiej stronie miasta, dziewczyno. Znaki szczególne typowej basi w Paryżu. Warkocz francuski. Jest. Berecik. Jest. Skoderek paski. Jest. I? A na usta Christian. Moim ulubionym, absolutnie ulubionym rodzajem turystyki jest turystyka książkowo-filmowa i oczywiście pod tym względem jest tutaj w czym wybierać. O północy w Paryżu, Incepcja, Katedra Najświętszej Marii Panny, Amelia, Ostatnie tango w Paryżu, Ratatouille. Te dwa ostatnie może zestawione razem obok siebie troszeczkę dziwnie brzmią. Zacznijmy jednak od książki. Słuchajcie, znajdujemy się w bardzo wyjątkowym miejscu, bo na bulwarze Saint-Germain-des-Prés za mną znajduje się pomnik Diderot i to jest miejsce szczególne dla osób, które czytały książkę Spóźnieni kochankowie. Jeżeli nie czytaliście, to do lektury zachęcam osoby dojrzałe, właśnie dojrzałe emocjonalnie, bo to jest romans pomiędzy 90-letnią ślepą staruszką, a 50-letnim malarzem. I tak jak mówię, zachęcam osoby głównie, nie głównie, ale tylko dojrzałe emocjonalnie. To dokładnie w tym miejscu Jacques miał rozłożone swoje sztalugi, a Mirabel mu się w nie prąbała i zabrudziła swój czerwony płaszcz farbami. A więcej w książce, a ja czekam aż przylecą gołębie i spróbuję je sobie nakarmić tak jak w książce. Typowy turysta zwiedzający Paryż, oprócz robienia tysiąca zdjęć na różnych trybach pod wieżą Eiffla, zawędruje także w końcu pod Katedrę Najświętszej Marii Panny. I osoby mniej dociekliwe zadowolą się disneyowską wersją, czyli dzwonnikiem z Notre Dame, a osoby bardziej dociekliwe zapraszam na kanał Two Girls One Car, gdzie zestawiamy turystę i podróżnika, a Paryż zwiedzamy nie tylko z dzwonnikiem z Notre Dame, ale także z oryginałem, czyli prozą Victora Hugo. Quasimodo to tam. Dzwonnik to moja ulubiona bajka Disneya, a z moją ciemną karnacją, chyba tego nie widać na filmiku, ale mam dosyć opaloną skórę, mogłabym z powodzeniem udawać Esmeraldę. A jednak nie obyło się bez pozowania na dzwonnicy jako Quasimodo. Tylko że najpierw czeka na nas 387 schodów do wieży i nie ma windy. Jeżeli Quasimodo... Wyobraźcie sobie, szedł rano sobie po bułki i tam przyszedłbym do Lepurfera, zapomniał, to ja pierdolę. Gargulce są super. Jest taka książka, Francuzki nie tyją. I chociaż rozumiem jej założenia, to z przykrością stwierdzam, że sam fakt przebywania w Paryżu raczej nie odejmie nam kilogramów. Wszystko toczy się wokół jedzenia. Toczy się, kręci się. Wokół jedzenia. Na śniadanie croissant, później eklerek, do tego makaronik do kawy, na obiad krepy, na kolację też krepy i do tego wino w markecie po 2 euro. Dobre wino w markecie po 2 euro. Może by tak wyprowadzić się do Francji? Nie. Muszę niestety z przykrością stwierdzić, że Paryż śmierdzi. Paryż ma ogromny problem z bezdomnymi i oczywiście w te takie chłodniejsze miesiące nocują oni na peronach metra, więc zapach jest naprawdę momentami nie do zniesienia. Więc jeżeli spodziewaliście się, że Paryż pachnie Diorem, to musicie sobie tego Diora przywieźć sami. Kiedy zwiedzałam Miami, to tam był taki problem, że właściwie nie było co zwiedzać. Przepraszam, senior, czy może są tutaj jakieś zabytki? Sí, señorita, obviamente. Mira, por ejemplo, a esa casita a la derecha, sí? Está mirando? Esa casita tenga 90 años. 90 años, ay! Oh, Dios mío! W Paryżu jest na odwrót. Tutaj zabytków jest
aż za dużo. Przykładowo, wiem, że jestem ignorantem, ale zawsze Panteon wyobrażałam sobie jako coś bardzo podobnego do Kościoła Świętego Aleksandra na Placu Trzech Krzyży w Warszawie. Tymczasem... O-o. To jest... ogromne. Podobnie jak wszystko inne w Paryżu, mamy całą masę naprawdę przepięknych budynków, które oczywiście po trzecim dniu już się troszeczkę nudzą i każdy kolejny coraz większy kościół czy pałac już nie robi na nas takiego wrażenia. Z nadmiaru wrażeń nie wiesz co wybrać, więc zazwyczaj decydujesz się na jedzenie. A oczywiście pod tym względem, jak i pod każdym innym, wybór jest ogromny. Ja zdecydowałam się na ślimaki, ponieważ bardzo się ich boję i tutaj proszę łapkę w górę za odwagę. Osoby z fobią na pewno wiedzą, jak to jest mieć fobię. Ale to nie chce wyjść. Opuść, bo może wyjść. Dobra, dobra, chwyć. Dobra. Nie chcę wychodzić. Nie no, smaku spoko. Słowem podsumowania. Paryż jest zupełnie inny niż to sobie wyobrażamy na podstawie obejrzanych filmów czy chociażby przeczytanych książek. To miejsce to taki, powiedziałabym, radosny pierdolnik, który może się spodobać i spodoba się na pewno. I chociaż nigdy nie zaliczę go do swoich ulubionych miast, to mimo wszystko warto chociaż raz czy dwa, a może nawet trzy, powrócić tam i poudawać takiego typowego turystę w Paryżu, bo to jest... rozrywka sama w sobie. Polecam, chociaż jedźcie tam z innym nastawieniem. Jak na przykład wyobrażaliście sobie Plac Pigalle? Jakiś akordeonista gra radosną melodię, cichy mały placyk, tu sprzedają naleśniki, tam kasztany, obok przepływa rzeczka. No nie. Plac Pigalle to, podobnie jak wiele innych placów w Warszawie, w Paryżu, to jest rondo i odchodzi od niego bardzo duża, może nie dwupasmowa, ale szeroka. Dwupasmowa w zasadzie, nie bójmy się tego słowa, dwupasmowa droga. A tak w ogóle, to update jest taki, że jestem właśnie na placu Pigalle i podobno mają tutaj najlepsze dziwki, a i kasztany. Kurczę no, kasztanów nie znalazłam, to chociaż poszukajmy tego drugiego. No ale dobrze, prawie bym zapomniała o losowaniu pocztówek. Pod poprzednim filmikiem jak zwykle prosiłam Was o to, żeby zgłaszać się do losowania pocztówek, a teraz wylosuję jedną osobę, do której poleci pocztówka... z Paryża. O ile mam pocztówki z Paryża? Mam chyba. Maszyna losująca. And the postcard goes to... Charlotte Holmes. Charlotte, jeżeli oglądasz ten filmik, mam nadzieję, że tak, to na adres elfictravel@gmail.com prześlij mi proszę swój adres, ten na który będę mogła wysłać pocztówkę. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Ja wybieram się za niedługo w kolejną wielką podróż i mam nadzieję, że uda mi się coś ciekawego nagrać. A tymczasem żegnam się z Wami i jeżeli lubicie elfy, albo podróżowanie, albo mnie, to subskrybujcie kanał, lajkujcie fanpage, piszcie komentarze i dawajcie łapki w górę. Cześć! W Brzeszczach to się w ogóle nie czeka na metro, ani chwili, a tutaj co? 4 minuty? W Brzeszczach nie ma metra. Basiu, może wino? Przepraszam, ale podeszła do mnie jakaś dwumetrowa prostytutka i coś chce. Wiecie, jak działa kura z GoPro na głowie? Bierzesz kurę i przyklejasz jej GoPro na głowę i
wtedy w zależności od tego, jak ją ruszasz, to no i tak głowę będzie miała w tym samym miejscu. Wypróbujcie sobie kiedyś, to jest najlepszy statyw do GoPro. Stabilizacja obrazu, perfekt. Bo wiecie, mój styl podróżowania jest taki, że kiedy jestem w Rzymie, jestem Rzymianką, kiedy jestem w Paryżu, jestem Paryżanką, noszę beret i jem bagietki. Ale jednak polskość we mnie zawsze została, jest trochę za zimno na skarpetki i sandały, ale reklamówka z Biedronki obowiązkowo.